Załóżmy, że mamy macierz A o m wierszach i n kolumnach. Wówczas rząd tej macierzy możemy wyznaczyć w taki sposób, że jest on równy 1 plus rząd macierzy o, tak, o elementach A2, 2 prim, A2, 3 prim, aż do A2, n prim. No i tutaj właśnie będą te elementy A3, 2 prim, A3, 3 prim, aż do A3, n prim i tutaj aż do A, m, 2 prim, A, m, 3 prim, aż do A, m, n prim, gdzie A, i, j prim jest równe wyznacznikowi macierzy złożonej z takich elementów. Tu jest A1, 1, tu jest A, 1, j, tu jest A, i, 1, zaś tu jest A, i, j. Liczymy wyznacznik takiej macierzy dla wszystkich tych elementów i wstawiamy je tutaj do tej macierzy, no i w ten sposób po prostu zmniejszamy rząd macierzy. Ta macierz miała m wierszy, n kolumn, ta macierz ma już tylko n minus 1 wierszy i n kolumn. Krok po kroku możemy dojść do macierzy, w której po prostu będzie widać, jaki jest jej rząd. Tę metodę nazywa się algorytmem Hio, albo algorytmem Chio, albo jakoś inaczej, nie wiem jak to się czyta. Natomiast zauważmy, myśmy już mieli podobną metodę, tylko to był też właśnie wtedy algorytm Hio, Chio, wyznaczenia wyznacznika. Wtedy mieliśmy, że wyznacznik tej macierzy jest równy 1 przez A1, 1 do potęgi R minus drugiej razy wyznacznik tej macierzy. Tutaj mamy inne zastosowanie tego algorytmu do wyznaczania rzędu. Prostszy wzór do zapamiętania. Teraz mamy taką macierz. 4, 3, 1, 1, 2, minus 2, 2, 2, 7. Chcemy wyznaczyć jej rząd, stosując algorytm Hio. No to po kolei. To jest równy, rząd tej macierzy jest równy 1 plus rząd macierzy takiej. Tutaj będzie mieć element A2, 2, czyli bierzemy, patrzymy na tę liczbę, no i dopasowujemy do niej elementy z pierwszego wiersza i pierwszej kolumny w tym samym wierszu i kolumnie, w którym jest ten element. Czyli mamy wyznacznik takiej macierzy. 4, 3, 1, 2. 4 razy 2 to 8, minus 3 razy 1, czyli minus 3, to jest 5. Następnie bierzemy ten element, tutaj A2, 3. Czyli 4, 3, 2, 2. 4 razy 2, 8, minus 2 razy 3 to 6, 8 minus 6 to 2. Następnie bierzemy element A3, 2, czyli tutaj. Czyli macierz 4, 1, 1, minus 2. 4 razy minus 2 to minus 8, minus 1 razy 1, czyli minus 1, minus 9. No i element A3, 3. 4, 1, 2, 7. 4 razy 7, 28, minus 2 razy 1, minus 2, 26. No i dostajemy rząd takiej macierzy. No i tu już mamy prostą macierz 2 na 2, to wystarczy policzyć wyznacznik. 5 razy 26 minus, minus 9 razy 2, czyli plus 18, to jest większe od 0. Czyli wyznacznik tej macierzy jest różny od 0. Skoro tak, to jej rząd jest równy 2. A skoro tak, to rząd tej macierzy jest równy 3. Jeszcze jeden przykład. Teraz mamy macierz 3, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 4, 1, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 1, 4. Chcemy wyznaczyć jej rząd. No to zgodnie z naszym algorytmem Hio jest równe 1 plus rząd macierzy tak. Tu pierwszy element to będzie A2, 2, czyli bierzemy ten element i bierzemy macierz 3, 1, 2, 0. Jej wyznacznik 3 razy 0 to 0, minus 2. Czyli tutaj wstawiamy minus 2. Następnie ten element. 3 razy 1 to 3, minus 1 razy 1, czyli minus 1, to 2. Następnie ten element. 3 razy 2 to 6, minus 3 razy 1, 3, czyli 3. Ok, załatwiliśmy pierwszy wiersz. Teraz drugi wiersz, czyli tutaj trzeci wiersz. Ten element. 3 razy 1 to 3, minus 2 razy 2 to 4. 3 minus 4 to minus 1. Następnie ten element. 3 razy 3 to 9, minus 1 razy 2, czyli minus 2. 9 minus 2 to 7. No i ten element. 3 razy 3 to 9, minus 3 razy 2, czyli 6. 9 minus 6 to 3.
Kolejne, teraz ten element. 3 razy 4 to 12, minus 0 to 12. 3 razy 1 to jest 3 i tutaj się zawsze będzie zerować. No i tutaj 3 razy 1 to też jest 3. No i przechodzimy do ostatniego wiersza. 3 razy 1 minus 2 razy 1, czyli 3 minus 2 to 1. Ten element, czyli 3 razy 3 to 9, minus 1 razy 1 to jest 1, 9 minus 1 to jest 8. No i ostatni element, 3 razy 4 to 12, minus 3 razy 1 to jest 3, 12 minus 3 to jest 9. No i zmniejszyliśmy sobie matrycz o jeden wiersz i jedną kolumnę. Teraz musimy wyznaczyć rząd tej macierzy, no to znowu możemy z algorytmu FIO, czyli możemy napisać 1 plus rząd teraz takiej macierzy. Pierwszy element to będzie tak, czyli minus 2 razy 7 to minus 14, minus 2, minus 14, plus 2, czyli minus 12. Następnie ten, minus 2 razy 3 to 6, minus 1 razy 3, czyli minus 6, plus 3 to minus 3. Następnie ten element, czyli te elementy, minus 2 razy 3 to jest minus 6, minus 2 razy 12, czyli minus 24, minus 6, minus 24, minus 30. No i ten element, minus 2 razy 3 to jest minus 6, minus 12 razy 3, czyli minus 36, minus 6, minus 36, minus 42. No i ostatni wiersz. Minus 2 razy 8 to jest minus 16, minus 2 razy 1, czyli minus 2, minus 18. No i ostatni element. Minus 2 razy 9 to jest minus 18, minus 3 razy 1, czyli minus 3, minus 18, minus 3 to jest minus 21. No i dostajemy taką macierz. No to znowu możemy algorytm FIO. Czyli to jest 1 plus 1 plus 1 plus żółt. No i tutaj jedną rzecz zauważmy. Tutaj zostanie nam macierz o jednej kolumnie i dwóch wierszach. Czyli jej wyznacznik jest, czyli jej rząd jest albo równy 1, albo jest równy 2. 1 będzie równy, jeśli znajdziemy tam jakikolwiek element niezerowy. Minus 12 razy minus 42 to jest dużo, ponad 400, nawet ponad 500. I od tego odejmujemy minus 30 razy minus 3, czyli odejmujemy 90. Bo to na pewno będzie jakieś x większe od 0. I tak samo no, tutaj też moglibyśmy sprawdzać, ale tu już mamy jakiś element większy od 0, różny od 0, zatem rząd tej macierzy to jest równy 1, czyli mamy w sumie 4 jedynki, czyli rząd tej macierzy jest równy 4, czyli jest równy ilości jej kolumn. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.